Wszyscy, którzy posiadają pamiątki związane z powstaniem i działaniem NSZZ Solidarność, Kutnowski Podregion Solidarności prosi o dostarczanie ich do siedziby. Skorzystałam z okazji zaproszenia telewizji kutnowskiej, aby przedstawić wszystkim mieszkańcom Kutna i powiatu konkurs, na którym nam bardzo zależy, bo jest to piękna rocznica, 35-lecie powstania Solidarności w Polsce. Od tego się wszystko zaczęło. Wiadomo, że w stanie wojennym dokumentację całą likwidowano, tak? Ale wierzymy, że ludzie mają pamiątki, mają cenne rzeczy, które mogliby pokazać, mogliby nam udostępnić. Przede wszystkim chodzi tu o dokumenty, znaczki, legitymacje, deklaracje, zdjęcia, listy czy urządzenia powielające. 31 sierpnia zaplanowano uroczystość, która ma pokazać, jakie były początki ruchu solidarnościowego. Tylko obrazowo możemy naszym dzieciom, młodzieży pokazać, że warto było wtedy zrobić ten zryw, zorganizować się pokojowo i teraz mamy tego efekty, tak? Ktoś po nas musi to przejąć. Na prośbę już odpowiedzieli nie tylko mieszkańcy powiatu, ale i osoby z Polski, a nawet z zagranicy. Dostałam telefon ze Szwecji od działacza, jednego z założycieli tutaj na terenie Kutna, informacji, telefon, że przyśle dokumenty i skłonny jest przyjechać ze Stanów, też od jakiegoś działacza, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, i jeszcze kogoś z Polski. Także to nie tylko do mieszkańców jest jednak skierowane, bo internet zrobił to, że ludzie przeczytali informacje na stronie starostwa czy urzędu miasta i odezwali się w tak krótkim czasie. Wszystkie pamiątki można przynosić do 1 sierpnia do siedziby podregionu przy ulicy Narutowicza 11 lub do siedziby Komisji Oświaty przy ulicy Sienkiewicza. Wcześniej jednak należy skontaktować się telefonicznie. Numery telefonów podajemy w dole ekranu 502 325 054 bądź 600 6 493 473.